Dzień dobry, z tej strony Tomasz Samojdzik. Witam Państwa z serca Puszczy Białowieskiej, mojego ukochanego miejsca. I dzisiaj chciałbym opowiedzieć o tym, czego w tym miejscu gołym okiem nie widać, czyli o korzeniach puszczy, czyli o tym wszystkim, co znajduje się pod tą kreseczką symbolizującą podłoże, na którym stoimy. Nad tą kreseczką, a to wszyscy doskonale wiedzą, co widać. Są te przepiękne, cudowne, puszczańskie drzewa. Na przykład świerki, takie jak ten. O, proszę bardzo. Na przykład dęby, takie jak ten. Albo sosny, takie jak ta. I to jest to, co stanowi o tej wielkiej sławie i wartości puszczy, czyli ta cudowna wegetacja, ta cudowna różnorodność biologiczna, którą docenia cały świat. Ale jest jeszcze jeden element, który czyni puszczę wyjątkową. Całe życie, które rozgrywa się tutaj, pod tym, co widać na pierwszy rzut oka. Korzenie puszczy. Same korzenie drzew to jest fascynujący temat, bo każde drzewo ma inny system korzeniowy. I tak nasz świerk ma bardzo rozległy i przypominający taką wielką patelnię system korzeniowy. Dlatego też, kiedy taki świerk się wywróci, to wygląda w ten sposób, że te korzenie sterczą do góry, tworząc tak zwany wykrot, a więc taką ogromną ścianę, która może służyć jako kryjówka, schronienie dla wielu gatunków, na przykład dla bohatera mojego komiksu o ryjówce przeznaczenia, czyli no Dobrzyka. Dzień dobry, Dobrzyku. O, tutaj sobie ten nasz mały delikwent stoi i macha do Państwa. Halo. Ryjówki, tak na marginesie, to są nasi najmniejsi przedstawiciele świata ssaków. Taka ryjówka malutka, to 4 gramy żywych mięśni. Wielkość ciała, która mieści się na łyżeczce do herbaty. Dąb na przykład, korzenie ma zupełnie inne. To jest bardzo rozległy system, przypominający troszeczkę labirynt, rozgałęziony na wszystkie strony, tworzący przepiękną plątaninę, sięgający czasem bardzo głęboko, a jednocześnie bardzo, bardzo malowniczy. O tak, nie żałujmy temu dębowi tych korzonków. I jeszcze tutaj dorysuję parę rozgałęzień. Czasem te korzenie aż widać na zewnątrz, porośnięte mchem. Bardzo stare dęby mają przepiękne systemy korzenne. Natomiast nasza sosna jest przedstawicielką tej grupy drzew, która ma bardzo proste i niemal pionowo w dół skierowane korzenie. O, tutaj rozdwojony mi wyszedł i bardzo dobrze. Nasza sosenka. Ale to nie wszystko przecież, co dzieje się pod ziemią. Bo to jest tylko pierwszy element tego skomplikowanego świata zależności podziemnego życia Puszczy Białowieskiej. Tu dzieje się o wiele więcej. Czasami na powierzchni puszczy widzimy jakieś kopce z kilkoma otworami, które tak naprawdę mogą być widoczną na zewnątrz częścią bursuczej nory, która pod ziemią może się ciągnąć całymi kilometrami, dosłownie, kilometrami splątanych korytarzy, odgałęzień, rozgałęzień i komór, w których borsuki załatwiają swoje borsucze sprawy. I właśnie w takim korytarzu może sobie mieszkać bohaterka mojej książki, Tarmosia. Tutaj będzie sobie mieszkała. No, troszeczkę jest wystraszona, nie spodziewała się wizyty o tej porze. Tym niemniej, kolejny element życia podziemnego. W takich miejscach, pomiędzy korzeniami, możemy się spodziewać na przykład kryjówek, w
których wiewiórki zebrały jesienne zapasy żołędzi. I bardzo często wiewiórki o tych zapasach zapominają. Z różnych względów. No, czasami po prostu wiewiórcza skleroza, a czasami po prostu wiewiórki zabraknie z tego czy innego powodu. I wtedy takie właśnie składziki wiewiórczych żołędzi są genialnym sposobem na odnowienie lasu, bo z biegiem czasu z tych właśnie schowanych zapasików może wyrosnąć nowe pokolenie drzewek. I to nadal nie koniec. Puszcza jest prastarym organizmem, który istnieje w tym samym miejscu od 12 tysięcy lat. I od 12 tysięcy lat nie została nigdy zniszczona, zaorana, spalona czy zamieniona w inne środowisko. Oznacza to nie tylko, że te wszystkie drzewa, których systemy korzenne sobie tutaj narysowaliśmy, wyrosły na zbutwiałych pniach poprzednich pokoleń drzew, sięgających wstecz te 12 tysięcy lat, aż do czasów ostatniego zlodowacenia. Oznacza to jeszcze, że jeśli w tym miejscu byli kiedyś ludzie, zakładali osady, a ja jako naukowiec wiem, że byli i zakładali te osady i współistnieli z puszczą na różne sposoby, i to bardzo, bardzo dawno temu, tysiące lat temu, to możemy się spodziewać, jako naukowcy, że pozostałości tych dawnych osad i tych dawnych mieszkańców puszczy wciąż tu są. I tak rzeczywiście jest. Czasami, kiedy jakieś drzewo się wywróci, tak jak ten świerk ze swoim wielkim systemem korzennym, to tu w korzeniach możemy znaleźć jakieś fragmenty dawnej ludzkiej aktywności. Ale jakie fragmenty? Przede wszystkim garnuszki. Możemy się spodziewać, że gdzieś tutaj leży zakopany, może już w kawałkach, garnuszek, w którym na przykład dawni Słowianie przetrzymywali pożywienie. Możemy się spodziewać, że gdzieś tutaj, nawet poniżej borsuczej nory, znajdują się paciorki, które kiedyś na szyi nosiła gocka dama, powiedzmy w III, V wieku naszej ery, czyli 1500 lat temu. Żadnych skarbów raczej się nie spodziewamy w puszczy, ponieważ warunki nie zmieniły się za bardzo od tysięcy lat i ludzie, którzy mieszkali na tych terenach, prowadzili raczej skromne i bardzo trudne życie. A więc żadnych skrzyń ze skarbami, żadnego złota, nawet miecza nie ma się co tu spodziewać, ale już taki mały nożyk, bardzo porzewiały i skromniutki, jak najbardziej mógłby się tutaj znaleźć. Co więcej, przepraszam za ten element makabry, ale bardzo często możemy tutaj natrafić jako archeolodzy na takiego delikwenta, który całe swoje trudne życie przeżył wśród puszczańskich drzew i to życie gdzieś tutaj zakończył. Udawszy się na ten ostatni odpoczynek w miejscu, które dzisiaj znajduje się w korzeniach drzew. I autentycznie to są bardzo częste wypadki, że takie pochówki archeolodzy znajdują. I to nadal nie koniec, bo to wszystko to jest tylko ta główna część podziemnego życia. A teraz proszę sobie wyobrazić, że to, co widzimy nad sobą, to, co nam tutaj śpiewa, co chrobocze, co chrzęści gdzieś w krzakach, to jest tylko mniejsza część żywotności puszczy. Że większa część życia, większa liczba gatunków żyje pod nami, pod naszymi stopami. To tutaj możemy znaleźć niezliczoną liczbę małych żyjątek, które uparcie przegryzają się przez glebę. No, tak jak ta dżdżownica wesoła. Aż za bardzo wesoła mi trochę wyszła. To tutaj narysujemy taką bardziej melancholijną. O, taką... Tak, bo dżdżownice mają ciężkie życie. No, nie sądzę, żebyście Państwo chcieli się zamienić rolami z dżdżownicą. Cały dzień tę glebę pochłaniać i, no, że tak powiem, wydalać. To tutaj znajdują się takie fascynujące elementy świata przyrodniczego jak mikoryza, czyli te tajemne związki między grzybami a korzeniami drzew. Związki zawarte z obopólnych korzyści, bo i drzewa zyskują ochronę i związki mineralne,
i grzyby zyskują, czyli te związki organiczne produkowane właśnie przez drzewa. I tego typu sieci i powiązań pod ziemią jest całe mnóstwo. O wiele więcej niż widzimy to na zewnątrz. Nie wspomniałem jeszcze o tym, że cała ta strefa życia po życiu, drzew, które się rozkładają, które butwieją, które wyrastają na korzeniach innych drzew, jest niezwykle istotna dla zwierząt, dla organizmów, takich jak dzięcioł trójpalczasty, czyli bohater innego mojego komiksu, zaraz go sobie tutaj narysujemy. Dzięcioła narysujemy na gałęzi, żeby było w miarę poprawnie. Dzień dobry, dzięciołku. To jest Triko, bohater umarłego lasu. W tym komiksie grający rolę szeryfa, więc narysujemy go w takiej pozie szeryfa na gałęzi. Proszę bardzo. Skrzydłami się chwycił pod boczki i patronuje okolice. Ale tego typu organizmów, jak dzięcioł trójpalczasty, może mniej okazałych, może mniej znanych medialnie, może nie takich, dla których turyści, ornitolodzy z całego świata przyjeżdżają do Puszczy Białowieskiej, są dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy. I ich życie, ich dobrobyt, ich przetrwanie zależy od tego, by nie zmieniać tego układu, by pozwolić tym drzewom złamać się, upaść. Proszę bardzo. Zbutwieć, stać się pastwą najróżniejszych bezkręgowców, które drążą korytarze, rozkładają tę materię i w końcu przekształcają ją w to wszystko, co znajdziemy pod naszymi stopami. Ważne jest, by tego nie niszczyć, by tego nie wywozić, by tego nie uprzątać, bo to tylko nasze ludzkie widzimisię i nasz pogląd, że las powinien być taki czyściutki i widny i jasny i pełen kwiatków i pachnący, zupełnie błędny. Bo to, co znajduje się ponad ziemią, to po czym stąpamy, to tylko znikoma część tego wszystkiego, na czym polega prawdziwe życie pierwotnego lasu. Zapraszam Państwa serdecznie na wycieczki do Puszczy Białowieskiej i proszę zwrócić uwagę nie tylko na to, co tak pięknie śpiewa i kwitnie i rośnie ponad Państwa głowami, ale też na to, co depczecie. Po czym chodzicie? O co się potkniecie czasami? Ja to szczególnie mam do tego tendencję. Bardzo często się wywalę jak długi na jakimś korzeniu, który potem okazuje się być początkiem fascynującej historii. Ponieważ należy do drzewa, którego już dawno nie ma na przykład. Ponieważ pod tym korzeniem czasami znajduje się coś bardzo ciekawego związanego z tymi biedaczkami, którzy mieszkali tutaj setki czy tysiące lat temu. A także ponieważ czasami takie bęcnięcie się, wywalenie się o korzeń staje się źródłem inspiracji na przykład dla całej sagi fantasy o Ryjówce Przeznaczenia. Mam dla Was zadanie, konkurs. Wymyślcie i napiszcie w komentarzu pod tym postem na Facebooku, kto albo co mógłby zamieszkać w ogromnej norze pod korzeniami drzew w Puszczy Białowieskiej. W tej norze, którą widzicie na obrazku na samym dole kartki. Jest to nora ogromna i do niej prowadzi dosyć kręty, ale wąski korytarzyk. Może to Was zainspiruje do wymyślenia bohatera tej części naszej dzisiejszej opowieści. Wszystkiego dobrego.